Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, Twój portal z ogłoszeniami pracy. Jezioro Natowskie, Bałtyk, Małe Morze, Wąskie Morze. W zasadzie niedługo wszystkie kraje nadbałtyckie, poza Rosją rzecz jasna, będą krajami natowskimi. Niedługo Szwecja, Finlandia wejdą do NATO i okaże się, że jesteśmy położeni nad morzem, które jest wewnętrznym morzem NATO. W związku z powyższym, dlaczego dla marynarki wojennej być albo nie być jest wprowadzenie do służby fregat rakietowych programu Miecznik? Dlaczego kupujemy na Bałtyk fregaty rakietowe? Czy te okręty nie są za duże? Czy one nie zostaną łatwo przez Rosjan zatopione? Po co nam są w ogóle tak duże okręty na Bałtyku? Czy jesteśmy państwem morskim? Czy mamy interesy morskie? Czy jest sens, żebyśmy kupowali tak drogi rodzaj uzbrojenia, zamiast kupić kolejną eskadrę, nie wiem, samolotów F-32? O tym opowiem wam w tym odcinku Militarnego Zero. Polska marynarka wojenna jest dość specyficznym rodzajem sił zbrojnych, ponieważ ona od zawsze była najbardziej niedoceniana. Zawsze zabierano jej najwięcej budżetu i jej potrzeby były praktycznie zawsze na szarym końcu. Z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że w świadomości Polek i Polaków w zasadzie nie funkcjonuje Bałtyk i nie funkcjonuje ekonomia morska. Ludzie nie widzą i nie wiedzą, jakie korzyści mamy z faktu położenia Polski nad Bałtykiem. Ludzie nie wiedzą, ile dociera do Polski dóbr drogą morską, jak ważny jest handel morski, jak ważny jest przesył surowców energetycznych drogą morską. A Bałtyk nam się kojarzy z drugimi kiepskimi wczasami gdzieś na wybrzeżu. Czyli mamy ten polski, zimny, kapryśny Bałtyk, mamy drogie wczasy i tak to mniej więcej funkcjonuje w świadomości Polaków. No niestety to się dość mocno przekładało na to, jak traktowana była marynarka wojenna w ramach sił zbrojnych. W latach ubiegłych, latach PRL-u, polska marynarka wojenna była marynarką pomocniczą radziecką. Zresztą zakładano, że za długo to ona sobie nie popływa na Bałtyku, że ten cel, czyli zajęcie kawałka Danii, zostanie okupiony poważnymi stratami. I ta marynarka była traktowana w czasach PRL-u w sposób dość po macoszemu, można powiedzieć. Lata 90. to samo. Cięcie sił zbrojnych na początku lat 90. nieduże, w latach 2000. potworne, od 2005 roku to była wręcz spirala. Nie rozumiano roli marynarki wojennej. Co więcej, marynarka wojenna też troszeczkę przyjęła taką rolę izolacji, tak? Czyli dowództwo marynarki w pewnym momencie zostało w Trójmieście, nie przeniosło się do Warszawy, nie powstało lobby morskie. Marynarze nie potrafili lobować za swoim rodzajem sił zbrojnych, może nie chcieli, może uważali, że jest to niegodne tosu marynarza. Natomiast efekt był tego taki, że inne rodzaje sił zbrojnych bezlitośnie wykorzystywały słabości marynarki i to, że ona w świadomości osób decyzyjnych, polityków, funkcjonowała jako dodatek do reszty sił zbrojnych. W efekcie tę marynarkę przez dekady ograbiano ze środków budżetowych. Zabierano marynarzom pieniążki. Przez te lata mieliśmy tylko jeden duży program budownictwa okrętowego w Polsce. Miała powstać seria 6 korwet Gawron Ślązak, korwety o niedużej wyporności, które miały tak naprawdę być odrodzeniem się polskiej marynarki wojennej. Skończyło się tragikomicznie. Powstała jedna korweta, która Ślązak, która jest niedozbrojona, ona de facto spełnia rolę okrętu patrolowego. Została wdrożona do marynarki wojennej w sposób taki troszeczkę bypassowy, jeżeli chodzi o różne przepisy i próby, ponieważ ona do dziś nie spełnia wszystkich wymagań, które były przed nią postawione. Ciężki los spotkał Ślązaka. Dlaczego? Dlatego, że politycy zabrali wszystkie środki budżetowe, które były przeznaczone na budowę serii 6 korwet i ją budowano, uwaga, beznakładowo. I to jest oficjalny termin z różnych papierów z lat 2000, czyli beznakładowe kontynuowanie budowy korwety. Słuchajcie, czy można beznakładowo budować dom? No nie. Nie można, tak? Nie wiadomo było, że to nie wyjdzie, nie uda się, no i się nie udało, tak? Powstała taka świnka morska. Ani świnka, ani morska, czyli korweta patrolowa, która ma różne tam dziwne problemy związane z tym, że była budowana rekordowo długo i de facto jest niedozbrojona. Natomiast sytuacja stała się tak zła, tak tragiczna dla marynarki wojennej, że w pewnym momencie wdrożenie fregat rakietowych stało się być albo nie być marynarki. No ale dobrze, po co nam jest fregata na Bałtyku? Dlaczego fregaty są istotne? Dlaczego tu musi być fregata, a nie, nie wiem, mały i zwinny okręt rakietowy? Dlaczego to musi być fregata, a nie jakaś korweta rakietowa? Słuchajcie, powodów ku temu jest kilka. Zacznijmy od tego, że NATO to jest sojusz państw morskich. Jest to sojusz państw, które mają interesy morskie. Wielka Brytania, przede wszystkim Stany Zjednoczone, Francja, no, Hiszpania, Włochy, to są wszystko kraje, które są historycznie potęgami, są albo były historycznymi potęgami morskimi, które mają interesy morskie albo regionalnie w rejonie Europy, albo globalnie na całym świecie. Trzeba pamiętać o tym, że wolność przepływów
towarów drogą morską jest niesamowitym osiągnięciem i ten, kto kontroluje globalny transport morski, ten kontroluje w zasadzie globalną gospodarkę. Mówimy tutaj w zasadzie o Stanach Zjednoczonych. Nie ma zamiennika dla transportu drogą morską. Te wszystkie, wiecie, jedwabne szlaki, jakieś pomysły kolei transsyberyjskiej i tak dalej, nie da się. To jeszcze tam powiedzmy do lat 60., nawet nie do 60., do powiedzmy lat II wojny światowej łudzono się, że transport kolejowy w pewnych warunkach może zastąpić transport morski. Natomiast powstanie kontenerowców, powstanie coraz większych kontenerowców, superkontenerowców, masowców spowodowało, że w tej chwili ponad 80% transportu światowego odbywa się drogą morską, grubo ponad 80%. Nie ma żadnego innego środka transportu tak taniego i tak ekonomicznego jak transport drogą morską. Po prostu. Nie ma zamienników. Nie będzie tych zamienników. Po prostu, to trzeba powiedzieć wprost. Polska jest krajem, który całość swojego bezpieczeństwa energetycznego opiera o morze. O transport surowców energetycznych, nie tylko drogą morską. Słuchajcie, gazoport, naftoport, rura pod dnie Bałtyku, która nam transportuje surowce energetyczne z Morza Północnego. No i słuchajcie, fermy wiatrowe, które dostarczają nam energię elektryczną i kabel energetyczny ze Szwecji, który już kilkakrotnie uratował Polskę przed blackoutem, przed brakiem zasilania, tak, którym importujemy po prostu ze Szwecji energię elektryczną. Całość, naprawdę całość naszego bezpieczeństwa energetycznego spoczywa na morzu. I teraz troszeczkę zachowujemy się tak, jak ktoś, kto ma dom, który mu dobrze funkcjonuje, który jest bogato wyposażony, ale w sumie wychodzi z założenia, że po co solidne drzwi w zamku, po co solidne drzwi, po co solidna brama garażowa, w ogóle nie ma sensu ogrodzić posesji. Bo tym jest deprecjonowanie roli marynarki wojennej, tym jest zabieranie marynarce wojennej pieniędzy i tym jest niewyposażanie marynarki wojennej w nowe okręty, które będą w stanie działać przy współczesnych zagrożeniach na polu walki. Na szczęście to się zmieniło. To już w latach mniej więcej 2016-2017 powstała tak zwana strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego. To zostało opracowane zresztą przez BBN, gdzie podano, że interesy Polski nad Bałtykiem są ważne, zwłaszcza w kontekście energetycznym, że te interesy będą tylko rosnąć i tylko będą się rozwijać. I nie ma ucieczki od polskiej obecności nad Bałtykiem. Ona będzie coraz wyraźniejsza i coraz ważniejsza dla gospodarki kraju, zwłaszcza w kontekście energetycznym. No i teraz ktoś może zadać pytanie, no dobrze, ale czy na Bałtyku najlepszym okrętem nie jest samolot? Nie. Pamiętajcie, że samolotów zawsze jest za mało. Pamiętajcie, że samoloty nawet w czołowych krajach NATO mają sprawność rzędu 60-65%. Czyli na, nie wiem, 10 F-16 może wykonywać różne tam zadania, mniej więcej 6 z nich, 6 do 7, tak? No i pamiętajcie, że ten samolot bardzo rzadko może sobie wisieć dowolnie nad Bałtykiem, zwłaszcza jak to jest samolot odrzutowy. I on nie może na stałe być obecny i na stałe nie może tak naprawdę spełniać tych zadań, które spełnia okręt wojenny. I teraz dlaczego okręty wojenne? Bałtyk wbrew pozorom jest morzem trudnym do żeglugi. Bałtyk jest morzem, w którym przez przynajmniej 1/3 roku małe okręty rakietowe, okręty o wyporności mniej niż 1500 ton, mają problemy. Mają problemy, żeby się sprawnie poruszać, mają problemy, żeby realizować swoje zadania. Bo wiecie, to, że okręt wojenny jest w stanie poruszać się na Bałtyku, płynąć, to nie znaczy, że on jest w stanie używać uzbrojenia. Jeżeli on będzie za mały, a będzie falowanie morza, na przykład za silny wiatr i falowanie, to on nie będzie w stanie używać swojego uzbrojenia. Będzie się po prostu telepał po tym morzu, nie będzie w stanie używać sensorów i efektorów, które ma po prostu. Marynarka wojenna już w okolicy 2017 roku odpowiedziała sobie na pytanie, jakie chce okręty. Fregaty, nie korwety. Dlaczego fregaty? Bardzo prosta przyczyna. Okręty o wyporności między 6 a 7 tysięcy ton, długości prawie 140 metrów, czyli duże okręty, mają zdecydowanie lepszą dzielność morską i przede wszystkim mają duży kadłub, który jest w stanie pomieścić w jakieś wyposażenie i uzbrojenie. To, czy te wyposażenie, czy te uzbrojenie będzie na nich zamontowane od razu, czy nie, to jest sprawa wtórna. Okręty są z natury długowieczne. Okręty mają obecnie długowieczność rzędu około 50 lat średnio. I one przechodzą kolejne modernizacje, jest na nich montowane nowe uzbrojenie, są na nich montowane nowe radary, i nie tylko, więc te długowieczne okręty są wielokrotnie modernizowane i nawet jeżeli jakieś uzbrojenie pierwotnie na nich się nie pojawia, to możemy je zainstalować w późniejszych latach. Natomiast duży kadłub fregaty, a nie korwety, oznacza to, że okręt ten ma większą dzielność morską, czyli może wykonywać swoje zadania przy wyższych stanach morza. No i poza tym, co jest bardzo, bardzo istotne, okręt ten może pomieścić uzbrojenie, którego nie pomieści korweta. Tak? I ktoś może powiedzieć, no tak, no ale przecież taka fregata, to przez to, że jest większa, to będzie dużo droższa niż korweta. Otóż niekoniecznie. Koszt kadłuba i koszt samego stworzenia kadłuba to jest około 10-15% ceny fregaty albo korwety. To mówimy o tym zakresie kosztów, 10-15%. To, co jest drogie, to siłownia, wyposażenie elektroniczne okrętu. Generalnie im okręt mniejszy, tym droższe są na nim rozwiązania, głównie z zakresu bezpieczeństwa biernego, czyli odporności okrętu na coś, co może w niego uderzyć. I na przykład zmniejszenia sygnatury termalnej, radiolokacyjnej.
Duże okręty są zwykle tańsze w budowie, tańsze w eksploatacji i można na nich czynić szereg oszczędności. No i ktoś może się z Was w tej chwili zapytać, no dobrze, ale czy inne kraje bałtyckie kupują fregaty czy korwety? No, Niemcy oczywiście idą w kierunku fregat, ponieważ Niemcy starają się realizować jakieś tam globalne interesy morskie razem z państwami morskimi sojuszu, wychodząc z założenia, że to jest ich partycypacja sojusznicza. Szwedzi mieli małe korwety rakietowe projektu Visby. Obecnie już mówią wprost, że będą chcieli mieć, uwaga, fregaty, albo inaczej duże korwety o wyporności 4,5 tysięcy ton. Przynajmniej to, żebyście mieli świadomość, dwie polskie fregaty rakietowe OHP, one mają 3,5 tysiąca ton wyporności. Czyli korwety szwedzkie będą miały większą wyporność niż mają polskie eksamerykańskie fregaty. Finowie, no kraj położony rzut kamieniem od Rosji, tak? No to ktoś może, i do tej pory mieli małe okręty rakietowe, ktoś może powiedzieć, no dobra, co robią Finowie? Finowie budują sobie korwety o wyporności 4,5 tysięcy ton, które będą wyposażone w takie troszeczkę bieda fregaty. Dlaczego? No bo oni też stwierdzili, że oni muszą mieć większy kadłub, muszą mieć kadłub, który zapewni odpowiednią dzielność morską i odpowiednią pojemność w razie czego na różne sensory i efektory, czyli różne radary, różne głowice optoelektroniczne, no i różne rakiety do zwalczania różnych zagrożeń. No i teraz możemy przejść do pytania, no dobrze, ale czy te okręty sobie w momencie zagrożenia, w momencie walki pożyją na Bałtyku? Co się z nimi wydarzy? No przecież to rakiety hipersoniczne, kinżały, cyrkony, inne takie i w ogóle trafi, zatopi, 40 sekund, nie ma fregaty. Otóż nie. Po pierwsze, w historii nigdy, ale to nigdy nie wydarzyło się, żeby fregata rakietowa lub niszczyciel z pracującymi systemami obrony przeciwlotniczej został porażony rakietami przeciwokrętowymi. Nie wydarzyło się to jeszcze. Obecnie w okolicy Jemenu Houthi, wspierani przez Iran, strzelają do okrętów amerykańskich i brytyjskich i francuskich wszystkim, czym mają. Pociski przeciwokrętowe, irańskie, czyli licencyjne pociski chińskie, to wam mówię od razu. Pociski balistyczne, czyli takie, które wiecie, lecą sobie tak i spadają z ogromną prędkością na cel, naprowadzane na okręt. No i drony. Odpalane są dziesiątki dronów, które też starają się trafić okręty koalicji. I słuchajcie, to jest w przypadku niektórych okrętów amerykańskich już 30 do 0. Czyli na przykład 30 zniszczonych różnych dronów i rakiet i okręt nie został trafiony. Mówię, nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby niszczyciel nowoczesny, teraz ktoś mi tutaj wygrzebie lata 60. ZRL i tak dalej, ale słuchajcie, to jest prehistoria. Równie dobrze możemy sobie w tym kontekście rozważać bitwę pod Salaminą, gdzieś tam, nie? W antycznej Grecji. To miałoby tyle samo sensu. Natomiast prawda jest taka, że nowoczesny niszczyciel, nowoczesna fregata nigdy nie została trafiona przez pocisk przeciwokrętowy, jeżeli miała odpalone systemy służące ochronie i zwalczania tego typu zagrożenia. W przypadku wojny falklandzkiej to nie były rażone nowoczesne okręty wówczas. Większość z nich nie miała dobrej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej z przyczyn cięć budżetowych w Royal Navy. A słuchajcie, w ogóle najskuteczniejszym środkiem rażenia w konflikcie falklandzkim była niekierowana bomba lotnicza. Najwięcej okrętów brytyjskich zostało zatopionych po prostu bombami lotniczymi, to jeszcze z okresu II wojny światowej. Taka ciekawostka. Potem porażenie fregaty Stark, na przykład Zatoce Perskiej i tak dalej, ale znowuż to były okręty, które nie były okrętami z sensowną obroną przeciwlotniczą. Dlaczego ta sensowna obrona przeciwlotnicza jest ważna dla okrętów? No to jest powód, dla którego między innymi teraz następuje powolny zmierzch małych okrętów rakietowych i małych korwet. Te okręty nie mają sensownej obrony przeciwlotniczej. One są w stanie zwalczać jakieś zagrożenie, które znajduje się w powietrzu na dystansie 15 maksymalnie kilometrów od nich. No i jeżeli mamy takiego, uwaga, Bayraktara albo innego dużego drona, który wisi sobie 20 kilometrów i jest w stanie ten okręt obserwować, no to możemy na niego naprowadzać wszystkie możliwe rakiety, które są i które się znajdują. I tego typu okręt jest troszeczkę bezbronny. Natomiast jeżeli mamy fregatę rakietową, która ma rakiety przeciwlotnicze, które są w stanie strącić coś na dystansie 50, nawet 100 kilkudziesięciu kilometrów, no to tutaj już coś sobie blisko nich nie polata. Po prostu. Czyli fregaty rakietowe są w stanie zwalczać pełne spektrum zagrożeń powietrznych, od dronów, śmigłowców, bezzałogowców, różnych powietrznych generalnie, no a aż po rakiety hipersoniczne. Jeżeli chodzi o te rakiety hipersoniczne, to jest w ogóle takie bardzo duże nieporozumienie w przestrzeni publicznej. Pamiętajcie, że to, że coś leci 6 razy szybciej niż dźwięk, to jeszcze musi trafić w cel. Nie. Okręty wbrew pozorom są szybkie. Taki okręt, który się porusza z prędkością około 30 węzłów, on tak naprawdę porusza się 50 km na godzinę, czyli w ciągu godziny ten okręt się przemieści o 50 km w prawo, w lewo, północ, południe, gdziekolwiek. I teraz w zwalczaniu celów na morzu, tu będzie chwila technicznego żargonu, jest ważny tak zwany kill chain. Czyli tłumacząc łańcuch od wykrycia celu do jego zniszczenia. Czyli najpierw cel trzeba znaleźć, potem trzeba ten cel rozpoznać, potem trzeba tą misję zniszczenia tego celu sobie jakoś zaplanować. I potem jeszcze trzeba odpalić rakiety, które też ileś minut
kilkanaście, czasami kilkadziesiąt będą lecieć w kierunku tego atakowanego okrętu i potem jeszcze trzeba rozpoznać skutki ataku. I to się zamyka w tym całym kill chain. W przypadku najlepszych krajów na świecie w te klocki, Stany Zjednoczone, to mówimy czasami o kwadransie, czasami o 20 minutach na zaplanowanie, przygotowanie misji. To jest rekord. W przypadku Rosjan mówimy o 4-5 godzinach. W ciągu 4-5 godzin to ta fregata zdąży, słuchajcie, przejść sobie z Gdyni do Szczecina. I szukaj wiatru w polu. Tak w dużym skrócie, ponieważ okręty są niesamowicie mobilne, są niesamowicie szybkie i poruszające się z prędkością 30 węzłów, czyli tam 32 węzłów, powiedzmy 50 km na godzinę z hakiem, one po prostu bardzo szybko przemieszczają się na morzu. Są trudne do znalezienia też fregaty. Morze wbrew pozorom wydaje się, że Bałty takie małe jezioro, kałużo, tak? Kroki jesteśmy w Szwecji. Nie, słuchajcie, morze to jest ogromny akwen, bardzo trudny do kontroli i dużo lepsze kraje mające dużo silniejsze siły zbrojne mają nieraz potężne problemy z zabezpieczeniem morza. Przykład klasyczny Izrael. Kraj, który znalazł złoża ropy i gazu pod dnem morza i okazało się, że Izrael, który miał do tej pory małe okręty rakietowe, korwety, no słuchajcie, musi pójść w kierunku fregat. Izraelczycy już powiedzieli, że oni muszą te swoje porty wojenne rozbudować, bo nie mieli problem z portami. I muszą iść w kierunku fregat, ponieważ fregaty pomieszczą to, co potrzebują, bo Izraelczycy za kasę niemiecką kupowali sobie wypasione korwety. Naprawdę, małe okręty, ale one tam miały fajną obronę przeciwlotniczą, pociski przeciwokrętowe i w ogóle wiele różnych bajerów nafaszerowane elektroniką. No, po czym się okazało, że potrzebują doga niemieckiego do pilnowania podwórka, a mają Maltańczyka. No i okazało się, że nie, że coś z tym muszą zrobić. W związku z powyższym na przykład Izraelczycy idą we fregaty, bo muszą. No i w przypadku Bałtyku sprawa jest jeszcze prostsza, ponieważ im akwen bardziej trudny pod kątem możliwych środków ataku, a Bałtyk jest trudny, ponieważ do Bałtyku lotnictwo rosyjskie ma w miarę swobodny dostęp, wręcz wymusza stosowanie okrętu z solidną obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową, takich jak mieczniki. I trzeba pamiętać o tym, że główna zaleta fregat rakietowych to jest bronienie północy Polski. Nie da się północy Polski obstawić zestawami przeciwlotniczymi takimi jak Wisła, jak Narew, jak Pilica i osłonić nas od północy, ponieważ Bałtyk jest tak naprawdę jedną gigantyczną autostradą do uderzeń lotniczo-rakietowych na Polskę. Jest oczywistym pasem transmisyjnym, którym pójdzie uderzenie rosyjskie na polskie wybrzeże, na polskie instalacje związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, no i oczywiście na polskie lotniska i tak dalej. Te rakiety wcale nie będą musiały lecieć z Białorusi. To będzie nawet skomplikowane dla nich. Dużo prostsze jest wypuszczenie stada rakiet nad Bałtykiem, wlecenie od północy Polski i uderzenie na istotne cele na terenie kraju. Czy mamy już takie przykłady? Tak, oczywiście Ukraina. Rosjanie regularnie strzelają rakiety kalibr IH-555 i H-101, które wielokrotnie wykorzystują Morze Czarne jako ten pas dotarcia do wybrzeża ukraińskiego i potem wlatują od południa, od tego miękkiego podbrzusza Ukrainy, starając się porazić cele w ukraińskich miastach. Przemysł, lotniska i tak dalej. I żeby zabezpieczyć nas przed tego typu zagrożeniem, potrzebne są fregaty rakietowe, czyli okręty w miarę duże, silnie uzbrojone i zdolne sobie poradzić z tym zagrożeniem. No i teraz pytanie, czy nasze fregaty są w stanie poradzić sobie z zagrożeniem, czy nasze fregaty będą w stanie obronić się? Tak. I zaraz wam powiem dlaczego. Słuchajcie, polskie fregaty rakietowe programu Miecznik. Trzy fregaty będą wybudowane w stoczni PGZ Stocznia Wojenna SA w Gdyni. Miałem możliwość oglądania, miałem możliwość porozmawiania z ludźmi, którzy zajmują się tym projektem. To jest głęboko zmodernizowana, licencyjna, brytyjska fregata projektu Arrowhead. My ją dostosowujemy do polskich wymagań. Duży kadłub, ponad 6,5 tysiąca ton wyporności, prawie 140 metrów długości. Kawał okrętu, na który wejdzie bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. Słuchajcie, to co was chyba najbardziej interesuje, czyli uzbrojenie. No to będziemy mieli na dziobie armatę kalibru 76 mm od firmy Leonardo. Ta armata będzie o tyle, słuchajcie, ciekawa, że ona będzie strzelać amunicją, która będzie naprowadzana. Czyli nie strzelamy sobie takimi głupimi pociskami kalibru 76 mm, tylko one są prowadzone w wiązce radaru i one są w stanie na przykład zwalczać małe bezzałogowce, jakieś motorówki płynące po wodzie, są w stanie na przykład zwalczać pociski przeciwokrętowe, które mogą zagrozić okrętowi, są w stanie zwalczać inne okręty, są w stanie ostrzeliwać cele na lądzie. Generalnie tak armata o zasięgu ognia kilkunastu kilometrów,
jest naprawdę dość mocno niedocenianym, ale potężnym uzbrojeniem. To będzie na dziobie. Potem jak idziemy dalej, będziemy mieli dwa stanowiska OSU-35K i to są polskie produkcje armaty przeciwlotnicze kalibru 35 mm. Jedna taka armata będzie umieszczona na początku nadbudówki, a druga będzie umieszczona nad hangarem z tyłu okrętu. I słuchajcie, te armaty są w stanie zwalczać przeciwokrętowe pociski kierowane, tym takie, które lecą bardzo nisko nad wodą, są w stanie zwalczać bezzałogowce, są w stanie zwalczać drony. Taka armata ma zasięg ognia 3-3,5 km realnie. Natomiast ona jest w stanie przenosić tak zwaną amunicję programowalną. To wygląda tak, że jest pocisk, który leci i ten pocisk w określonej odległości przed celem rozcala się. On nie wybucha, tylko się rozcala i on uwalnia ze swojego korpusu kilkadziesiąt takich małych cylindrów stalowych albo wolframowych, które po prostu szatkują cel. To jest tak, jakbyście strzelili ze śrutówki po prostu do czegoś, co jest zaraz przed wami. Tak? Więc absolutnie dewastująca broń, która jest w stanie zniszczyć naprawdę większość zagrożeń. Oczywiście do obrony bezpośredniej fregata będzie miała też dwa stanowiska zdalnie sterowane, będzie miała karabiny maszynowe, ale to jest raczej taka broń przeciwdywersyjna. Tak? Gdyby jakiś samobójca na łódce chciał podpłynąć i coś zrobić okrętowi, to można go porazić. Orężem przeciwokrętowym liczników będzie nie tylko armata kalibru 76 mm, bo to będzie dodatek. Ona owszem może w optymalnych warunkach razić cele nawodne na dystansie do 40 km, lotnicze odpowiednio mniej, ale głównym orężem będzie 8 rakiet przeciwokrętowych RBS-15. One mają zasięg grubo ponad 200 km w nowych wersjach, naprowadzone radarem. Bardzo nowoczesne szwedzkie rakiety przeciwokrętowe. Bardzo inteligentne, bardzo sprytne, można tak powiedzieć, które są w stanie naraz zaatakować jakiś okręt rosyjski, na przykład ze wszystkich stron, atakując jednocześnie. Czyli wiecie, dwie rakiety nadciągają od dziobu, dwie od rufy, jeszcze dwie inne celują w śródokręcie i na przykład takie 8 rakiet może jednoczasowo uderzyć w rosyjski niszczyciel i go rozszarpać. Tak, a przynajmniej próbować go rozszarpać. No i oczywiście będziemy mieć też wyrzutnie przeciwlotnicze i to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy na miecznikach, a mianowicie miecznik od początku będzie posiadał bardzo, bardzo solidne uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe i na tym bardzo zależało marynarzom. Mianowicie na śródokręciu mieści się moduł wyrzutni mieszczący 32 wyrzutnie tak naprawdę, MK-41, tylko że to nie oznacza, że tam mogą być 32 rakiety, ponieważ do jednej takiej celi wyrzutni wchodzą na przykład 4 rakiety KAM albo KAM-R, czyli miecznik mający 32 wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych może przenieść 128 rakiet. To jest dużo, słuchajcie. Oczywiście one będą kombinowane, bo rakiety dalekiego zasięgu, które są właśnie opracowywane, one będą wchodzić po dwie do jednej wyrzutni, te rakiety zasięgu krótkiego i średniego do obrony okrętu będą wchodzić po cztery do jednej wyrzutni, ale można założyć, że miecznik będzie przenosił przynajmniej 96 rakiet przeciwlotniczych. I teraz możecie zadać pytanie, no dobrze, przenosi 96 rakiet, a ile on może naprowadzić naraz rakiet na cele? Ponad 150. Możliwości systemu detekcji miecznika, czyli radarów, które są, i możliwości okrętowego systemu walki pozwalają naraz na zwalczanie stu kilkudziesięciu celów. To jest, słuchajcie, kosmos, to jest przeskok, to jest coś, o czym marzyli polscy marynarze od dekad. Wynika to z tego, że miecznik będzie mieć bardzo nowoczesne i bardzo drogie sensory. Na szczycie masztu będzie radar obserwacji okrężnej w paśmie S o odpowiednim zasięgu. Niżej jest radar bardzo specyficzny. Cztery takie ściany, anteny radaru, który jest w stanie wykrywać cele powietrzne. W efekcie miecznik posiadający radar ścianowy, czyli takie cztery ściany rozłożone na każdej z powierzchni anteny masztu, będzie w stanie na bieżąco wykrywać kilkaset celów, klasyfikować i jednoczasowo na ponad setkę w zasadzie w optymalnej sytuacji oczywiście naprowadzać rakiety. To jest kosmos, słuchajcie. To są możliwości może nie aż tak duże, jak mają okręty amerykańskie, ale już znajdujące się dość blisko w relacji do nich. Tak, oczywiście to nie jest tak, że miecznik jest naraz w stanie odpalić 100 rakiet i naprowadzić 100 rakiet na 100 celi, żeby było jasne. Tak? Chodzi o to, że jak jakieś cele zbliżają się do okrętu, to zwykle jest jakaś sekwencja: wykrycie, namierzenie, odpalenie rakiet i tak dalej. Ale symultanicznie mówimy o tym, że miecznik może zwalczać naprawdę kosmiczną liczbę odpalonych przeciwko niemu różnych środków rażenia, większą niż są w stanie Rosjanie po prostu przenieść. No i oczywiście poza wyrzutniami pocisków KAM, KAM-R, potem KAM-ów długiego zasięgu, mamy też uzbrojenie do zwalczania okrętów podwodnych. Najważniejszym jest oczywiście śmigłowiec, który będzie posiadał okręty, ponieważ śmigłowiec jest największym zagrożeniem dla okrętów podwodnych. No ale też na okręcie znajdują się wyrzutnie torped, tak zwanych POP, czyli przeciwokrętom podwodnym, ale te wyrzutnie torped, które będą na mieczniku, to będą też wyrzutnie przeciwtorped. Czyli te torpedy odpalane przez miecznika będą w stanie po prostu zwalczać odpalane nieprzyjacielskie torpedy, które mogłyby trafić w okręt. Tego typu rozwiązania już funkcjonują w armiach natowskich i po prostu małe torpedy, które kiedyś służyły do zwalczania okrętów podwodnych na bliskim dystansie, ewoluowały i obecnie są w stanie po prostu zwalczać ciężkie torpedy, które mogłyby zagrażać własnemu okrętowi. Oczywiście miecznik ma sonar pod kadłubem do wykrywania okrętów podwodnych, ma sonar zanurzany, holowalny do wykrywania okrętów podwodnych na dalszych odległościach. No i słuchajcie, jeżeli miecznik jest w porcie, to ma opuszczany taki mały sonar,
który jest w stanie wykrywać jakichś nurków, dywersantów, komandosów morskich, którzy mogliby chcieć coś podczepić pod tym miecznikiem, żeby go uszkodzić. Tak? Więc mieczniki będą tak naprawdę potężnie uzbrojonymi fregatami. No i pamiętajcie, że fregaty to są stworzenia stadne. To nigdy, ale to nigdy nie jest pojedynczy okręt. To jest zawsze zespół okrętów, jakaś grupa. Tu mamy do czynienia tu mamy do czynienia z kilkoma fregatami albo kilkoma okrętami. To może być kilka fregat, niszczyciel i dwie fregaty, albo na przykład dwie fregaty i korweta. Do tego jest zwykle gdzieś jakiś samolot patrolowy rozpoznawczy albo bezzałogowiec. To jest zawsze zespół okrętowy. Jeżeli sobie popatrzymy na kilka tego typu okrętów płynących w jakimś ugrupowaniu, w jakiejś grupie, to mamy do czynienia z gigantyczną siłą ognia i z zespołem okrętowym, który jest wyjątkowo odporny na ciosy. Obecnie, gdyby na jednej stronie szali postawić całe lotnictwo morskie, bałtyckie, które mają Rosjanie, i gdyby postawić trzy polskie mieczniki z kosmetycznym wsparciem środków obserwacji NATO, to prawdopodobnie trzy polskie mieczniki by bez problemu wygrały. Tak? To trzeba pamiętać o tym, że to są okręty, które naprawdę są potężne. No i dlaczego jest tak istotne to, żebyśmy posiadali te fregaty rakietowe? To jest cel bardzo prosto opisany w tym dokumencie BBN, o którym wam wspomniałem, strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego. Każdy może sobie wpisać w Google, przeczytać. Chodzi o to, żeby z pomocą NATO, niewielką pomocą, wywalczyć lokalne panowanie na Bałtyku. Taki bardzo ładny, fajny termin. I tam uznano, że żebyśmy byli w stanie wywalczyć te lokalne panowanie na Bałtyku z lekką pomocą NATO, podkreślam lekką, potrzebujemy od 3 do 6 fregat rakietowych, 6 niszczycieli min, czyli okrętów, które wykrywają i zwalczają miny. Ich produkcja zresztą w Polsce i wodowanie idzie bardzo sprawnie. Mamy niszczyciele min, takie jak na przykład MEWA. Mega nowoczesny okręt, mały, ale niesamowicie nowoczesny, niesamowicie potrzebny. Chociażby z punktu osłony gazoportu, osłony portów polskich, morskich itd. Czyli mamy 6 niszczycieli min, będziemy mieli docelowo przynajmniej 3 mieczniki, pewne wsparcie i jesteśmy w stanie wywalczyć lokalne panowanie na Bałtyku. To jest dużo. Już pomijam fakt, że w przypadku konfliktu Rosja-NATO, prawdopodobnie NATO bardzo szybko znajdzie się na Bałtyku z bardzo dużymi siłami okrętowymi po to, żeby móc wspomagać państwa bałtyckie, ponieważ mówimy wszyscy o przesmyku suwalskim, mówimy wszyscy o zagrożeniu dla Litwy z terenu Białorusi i Kaliningradu, jasne. O tym, że Estonia może dość szybko być zajęta przez Rosjan, natomiast jakoś gdzieś w tych rachubach umyka fakt, że NATO jest sojuszem państw morskich i ma niesamowitą, największą na świecie potęgę morską i jest w stanie bardzo szybko anihilować obwód kaliningradzki i dostarczać zaopatrzenie i żołnierzy do walczących państw bałtyckich. No ale ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale skoro NATO jest tak potężne na morzu, Stany Zjednoczone, to po co nam te mieczniki? No, słuchajcie, siły zbrojne i oprócz artykułu 5, czyli pomocy NATO, jest artykuł 3, czyli trzeba samemu zapewniać swoje zdolności. Nie wiemy, co się wydarzy. Środowisko międzynarodowe jest pełne zmiennych, tak? Może w Stanach Zjednoczonych dojść do władzy ktoś, kto na przykład będzie próbował wyjąć te Stany Zjednoczone z pomocy natowskiej. Może się okazać, że jedność NATO, która jest wyższa niż była jeszcze 2 lata temu, będzie problematyczna w jakichś aspektach. Więc musimy mieć swoje własne możliwości po to, żeby przy minimalnym udziale sił natowskich być w stanie wywalczyć te panowanie na Bałtyku. I po to są fregaty rakietowe programu Miecznik. Już pomijam fakt, że dla sił zbrojnych RP, że dla marynarki wojennej jest to być albo nie być. Jeżeli nie będziemy mieć tych fregat, to tak naprawdę możemy sobie zredukować marynarkę wojenną do takiej straży granicznej morskiej. Tak naprawdę tylko fregaty są okrętami, które mają określone zdolności do zwalczania celów powietrznych, czyli rakiety i samoloty, i tylko fregaty są w stanie skutecznie operować wobec zagrożeń powietrznych i zapewniać pewne określone zdolności, które są absolutnie krytyczne dla marynarzy. Dlatego, drodzy widzowie, fregaty rakietowe programu Miecznik są niesamowicie istotne dla polskiej marynarki wojennej, są niesamowicie ważne dla polskiej marynarki wojennej i zapewnią nam możliwość wywalczenia lokalnej przewagi na Bałtyku, która nas zabezpieczy zarówno pod względem importu surowców drogą morską, jak i przede wszystkim uniemożliwią owe mieczniki atakowanie Polski z północy, czyli ataki lotniczo-rakietowe na wrażliwe cele infrastruktury krytycznej, na polskie miasta, na polskie elektrownie, na lotniska, na obiekty cywilne. No, Rosjanie z tego korzystają w tej chwili na Ukrainie i polskie mieczniki prawdopodobnie uniemożliwią powtórzenie tego scenariusza. Więc jest to niesamowicie istotny, niesamowicie ważny program dla polskich sił zbrojnych. Dobrze, że on powstaje. A o tym, jakie stanowią zagrożenie morskie bezzałogowce dla mieczników i jak wygląda użycie dronów w wojnie na morzu, porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku.
Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy.